Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo gorąco w Centrum Kultury Śląskiej. Zacznę od tego, że to miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To znakomite połączenie przeszłości z nowoczesnością i funkcjonalnością. I myślę, że Państwo również podzielają tę opinię. Centrum Kultury Śląskiej to instytucja, której głównym celem jest promowanie śląskiej tradycji, kultury, historii, no i oczywiście działalności artystycznej. To tu będą odbywały się wystawy, wernisaże, spotkania z wybitnymi osobowościami, koncerty, konferencje i inna tego typu działalność. A wszyscy ci, którzy tworzyli to miejsce, mieli na celu połączenie tradycji kulturalnej i intelektualnej Śląska z nowoczesnym spojrzeniem na sztukę i rolę kultury w dzisiejszym świecie. Dziś, drodzy Państwo, bardzo ważna uroczystość, wielkie otwarcie Centrum Kultury Śląskiej, ale zanim to nastąpi, chciałabym bardzo gorąco powitać gospodarzy tej uroczystości. Witam serdecznie panią Lucynę Eckert, starostę powiatu tarnogórskiego. Witam również pana Stanisława Zająca, dyrektora Centrum Kultury Śląskiej. Jest mi bardzo miło powitać również wszystkich zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością. Witam gorąco panią Elżbietę Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego oraz senator. Witamy również, jeżeli jest z nami, pan Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki. Witamy gorąco. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana Tomasza Głogowskiego, posła na Sejm RP. Witamy pana Andrzeja Gościniaka, przewodniczącego Sejmiku Śląskiego. Jest z nami również pan Andrzej Pilot, wicewojewoda śląski. Witamy. Witamy panią Stefanię Koczar-Sikorę, dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego. Na sali obecny jest również pan Andrzej Fiała, przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego. Witamy. Witamy dyrektorów placówek i jednostek oświatowych. Teraz zapraszam panią Lucynę Eckert, starostę powiatu tarnogórskiego. Zapraszamy, prosimy o kilka słów. Pani minister, panie ministrze, panie pośle, panie wojewodo, panie przewodniczący, czcigodni księża, zaproszeni goście i wszyscy tutaj znajdujący się na tej sali. Bardzo serdecznie państwa witam. Dziękuję, że zechcieliście państwo przyjąć nasze zaproszenie i jesteście razem z nami w tym tak ważnym dniu. I tym radość nasza jest większa, że możemy gościć tak znakomite osobistości. Szanowni państwo, powiat tarnogórski jest ziemią pełną uroku i posiada dwa skarby. Wspaniałą historię i przepiękną przyrodę. Nie, ma chyba jeszcze jeden wielki skarb. Ludzi. Ludzi, którzy kochali i kochają tę ziemię. Ludzi, którzy dbają o jej dziedzictwo kulturowe z myślą o przyszłych pokoleniach. I ziemia tarnogórska zwana jest potocznie ziemią magnatów i gwarków, albowiem ślady tej wspaniałej historii można zauważyć zarówno na powierzchni ziemi w postaci przepięknych XVI-wiecznych kamieniczek, kościołów naszego przepięknego tarnogórskiego ratusza, ale również i pod ziemią. To właśnie tutaj znajduje się jedyna unikatowa kopalnia zabytkowa, kopalnia srebra. I myślę, że właśnie ten klimat i właśnie to otoczenie zachęciło znamienite rody Donesmarków, Rochemów, Straszkiców, Grelingów, Warkoczów i Koszuckich, ażeby tu właśnie postawić swoje rezydencje. I w jednej z takich z nich się znajdujemy. Ale te rezydencje, jak wiele innych, traciły powoli swój blask, swoją świetność. W poprzedniej kadencji zarząd powiatu, któremu przewodził pan starosta Józef Korpak, zdecydował, ażeby przywrócić dawny blask temu pałacowi. Ale wszyscy wiecie państwo, że
środki powiatu są skromne, nie tylko tego powiatu, ale jak i większości powiatów, przede wszystkim ziemskich. I postanowiono szukać tych środków na zewnątrz. Była taka możliwość oczywiście dofinansowania ze środków unijnych. W 2009 roku został złożony projekt pod nazwą Centrum Kultury Śląskiej. Projekt ten zyskał w oczach ekspertów uznanie w Urzędzie Marszałkowskim i tak też, proszę Państwa, za sobą mamy pierwszy etap tej inwestycji. Udało pozyskać się środki unijne. Koszt tej pierwszej inwestycji to rząd wielkości około 7 700 000, w tym 4 800 000, aż tyle to środki unijne. Również uzyskaliśmy dotację w wysokości 430 tysięcy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej jednostki kultury, również pod nazwą Centrum Kultury Śląskiej. I dzisiaj jesteście Państwo świadkami uroczystego otwarcia tej jednostki naszej. Szanowni Państwo, chcemy i mamy nadzieję, że Centrum Kultury Śląskiej będzie pełniło funkcję kulturalną nie tylko dla powiatu tarnogórskiego, ale dla całego regionu. I chcemy, ażeby było to miejsce tętniące życie, miejsce wymiany poglądów i doświadczeń, miejsce inspirujące współpracę środowisk twórczych, naukowych, miejsce, do którego każdy chętnie będzie chciał się udać, zobaczyć, zwiedzić, ale też chętnie będzie chciał do niego powrócić. Ale to nie zależy tylko od kadry zarządzającej, dyrektora powołanego nie tak dawno, nie tylko zależy od środków powiatu, ale zależeć będzie od artystów, od naukowców, od twórców, ale przede wszystkim od mieszkańców naszego powiatu, naszego regionu. Proszę Państwa, to Wy sprawicie, że tu będzie panował taki klimat i taka atmosfera, ażeby chętnie tutaj zaglądać. I tę duszę to Państwo przekażecie temu pałacowi. Ale nie byłoby tego, Szanowni Państwo, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. I tu chciałabym podziękować pracownikom Wydziału Strategii Kultury i Promocji, pracownikom Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem. Chciałabym podziękować wykonawcom, było to Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Handlowe Budowlane. Serdecznie dziękuję nadzorowi inwestorskiemu, dziękuję konserwatorowi zabytków, zarówno wojewódzkiemu, jak i powiatowemu. Dziękuję wszystkim za to zaangażowanie, a mam nadzieję, że uda nam się dokonać kolejnych inwestycji. Przed nami przede wszystkim remont wieży i to nie tylko ze względów estetycznych, wizualnych, ale ze względu na bezpieczeństwo. I myślę, że taka możliwość otworzy się, i jeśli jeszcze nie teraz, to mam nadzieję, że w kolejnym okresie programowania. Odrestaurować należy elewację, stworzyć bazę hotelarską, gastronomiczną, ale to wszystko przed nami. Póki co powinniśmy się wszyscy cieszyć z tego, że Centrum Kultury Śląskiej jest. Jest to jako rezydencja, jako przepiękny pałac, ale również jako centrum nasze, jako jednostka samorządowa kultury. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, ażeby to centrum powstało w takiej oczywiście przepięknej scenerii. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie pana Stanisława Zająca, dyrektora Centrum Kultury Śląskiej. Witam serdecznie, pani minister, panie ministrze, panie pośle, wszystkich przedstawicieli władz regionu śląskiego, powiatu, zaproszonych gości, szanownych państwa. To ogromny zaszczyt móc gościć państwa w murach tego zabytkowego pałacu. Spuścizny po rodzie Henkel von Donnersmarck. No nie jest to miejsce i czas, żeby mówić o szczegółach i historii tego budynku. Były one zawiłe, pogmatwane, czasami funkcje, jakie on pełnił, były zupełnie zgoła odmienne. Będzie taka możliwość, bo w naszych szeregach, myślę naszych, czyli wśród pracowników, jest wybitny znawca historii obiektu, historii rodu, który będzie mógł Państwu o tym w szczegółach opowiedzieć. Chciałbym trochę wytłumaczyć z tego, dlaczego akurat znajdujemy się w tej sali, bo wybór jest nieprzypadkowy. Jest trochę tutaj ciasno, naprawdę sale konferencyjne piękne znajdują się u góry.
No ale dlaczego ta sala? Otóż jest to sala, w której kiedyś odbywały się posiedzenia Rady Powiatu i tutaj właśnie uchwalono herb powiatu Tarnowskiej Góry, więc jest to wybór nieprzypadkowy. I jeszcze jedna rzecz. To, co wokół się znajduje, to jest właściwie malutki wyimek niebywale bogatej kolekcji pana Gerarda Trefonia, który gości tutaj też przez 4 lata, od 2006 roku, z Galerią Barwy Śląska. Zatem ten wybór jest taki, a nie inny, bo łączy sobie pewną historię i zapowiada jej ciąg dalszy. No jesteśmy na samym początku. Mówię jesteśmy, dlatego że ja nie jestem sam. Mam wspaniałych współpracowników, którym podziękuję na koniec. I ufam, że tak będzie już do samego końca. Moim obowiązkiem, ale takim bardzo miłym jest opowiedzieć, ale naprawdę w króciutkich słowach, co już zostało zrobione. Tak jak powiedziałem, rozpoczęliśmy współpracę z panem Trefoniem i właśnie w tej sali znajdują się taki mały wyimek, klejnoty kolekcji pana Trefonia. Panie Gerardzie, bardzo dziękuję za pomoc, za współpracę, za to, że pan jest, że jest pan pasjonatem, że cechuje pana ogromna wrażliwość. Ogromne brawa dla pana, panie Gerardzie. Część z państwa siedzi akurat tam. Akwarele pana Mirka Ogińskiego pokazujące, że nasz Śląsk to nie tylko huty i kopalnie, ale także pałace rodów szlacheckich. Część z nich jest odtworzona. Są też takie, które już w ogóle nie istnieją. Można je zobaczyć tylko i wyłącznie na tych akwarelach. Po lewej stronie znajdują się grafiki pana Zenona Deszki, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo wyrafinowana, skrupulatna, technika mieszana, opatrzona. Ta kolekcja została wspólnym tytułem Dżungla. Tam wszystko żyje. One troszkę na pierwszy rzut oka wydają się budzić grozę i troszkę odpychają. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim o życie. Tak jak w dżungli. Umiera coś, żeby coś mogło żyć. U pana Deszki żyje nawet kamień. Idąc dalej, wystawa fotografii Krzysztofa Millera, nomen omen związana z prowincją, obrazki sentymentalne, czyli kocham prowincję, pan Krzysztof Miller, absolwent łódzkiej szkoły, jeździ, podróżuje po całej Polsce, po świecie, Europie, po to, żeby wrócić do Tarnowskich Gór, do swojej ukochanej prowincji, tak jak zrobił to Bruno Schulz, który bez swojego drogobycza nie był w stanie tworzyć. I jeszcze króciutko, dalej śląska porcelana. Ja nie powiem nic, bo trzeba to po prostu zobaczyć. Nie da się opowiadać o tej porcelanie, ją trzeba po prostu obejrzeć. Państwo Gatysowie, którzy użyczyli tej wystawy, przygotowali dla Państwa także upominek w postaci publikacji wychodzących. Państwo otrzymają to w postaci prezentu. I dalej dwie zdumiewające wystawy. Jedna, o której też nic nie chciałbym mówić, bo zachęcam do jej odwiedzenia. W epoce Frani, wystawa przygotowana przez zaprzyjaźnione Muzeum Tarnogórskie. Ogromnie dziękuję pracownikom muzeum. Kawał fantastycznej pracy, zaangażowania włożyli w to no i panu plastykom, panu Mariuszowi i panu Krzysztofowi. Nie powiem nic, proszę zobaczyć, dość tylko zasygnalizować, że ta wystawa nawet pachnie. No i po drugiej stronie, na zasadzie kontrastu, w trakcie jesteśmy też przygotowywania czegoś, co będzie rodzajem artefaktu. Nazwaliśmy to salonik hrabiego, żebyśmy wiedzieli, w jakim miejscu to centrum się znajduje, że to ciągle jest zabytek, spuścizna po rodzie. Tam są dokumenty, stare meble, trochę właściwie bardzo kontrastujące z tym, co jest po przeciwnej stronie. Nie będę opowiadał o planach, bo czas goni. Szanowni Państwo, mamy ogromną energię, zapał, strasznie dużo siły, ale tak jak pani starosta powiedziała, brakuje nam tego, o czym dżentelmeni mówią rzadko, albo w ogóle. Trochę w tym klimacie, ale nie przede wszystkim, przygotowaliśmy dla Państwa taką pamiątkę, cegiełkę właściwie, którą będzie można nabyć na stoisku. Jest z nami obecny pan Broniec, wybitna postać w dziedzinie filatelii.
on zapewnia o spore wartości tego, mianowicie to jest widokówka, na której opatrzona naszym personalizowanym znaczkiem, z akwarelą pana Mirosława Ogińskiego. Tych znaczków mamy tylko 104, jest wersja limitowana i to wszystko zostało ostemplowane kasownikiem Poczty Polskiej i specjalnie rzecz przygotowana na oficjalne otwarcie centrum. Zachęcam. Dziękuję za przybycie. Dziękuję wszystkim. Dziękuję organizatorowi starostwu za pomoc w przygotowaniu tej imprezy. Dziękuję sponsorom. Przepraszam szybciutko Multibankowi, Śląskim Ogrodom i Cukiernikowi z Debi. Proszę Państwa, dziękuję przede wszystkim moim współpracownikom. Bez nich byłoby to niemożliwe. I kończąc, tutaj po prawej stronie znajduje się taki piękny, sentymentalny obraz, zapomniany tor. Niech to miejsce nie będzie nigdy zapomniane, jak ten tor, który prosi się o to, aby nad nim dyskutować. Dziękuję bardzo. Zapraszamy panią Elżbietę Wienkowską, minister rozwoju regionalnego. Prosimy bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, chociaż mnie akurat tutaj nie trzeba było bardzo zapraszać. Powiem Państwu jedną rzecz, której jeszcze chyba nikomu nie mówiłam, a jestem już obnażona jako minister całkiem, ale tego nie mówiłam. Moja prababcia mieszkała w Tarnowskich Górach. Ona też była Krzokiem, tak jak ja. My nie mamy korzeni wieloletnich śląskich, ale mieszkała od powojny w Tarnowskich Górach. Ja też do niej jeździłam, bo ja mieszkałam w Wysłowicach, to mijałam z ulicy i widziałam przez drzewa ten pałac. Co ja sobie wtedy o nim nie wyobrażałam, bo on był bardzo piękny. To był początek lat 70. albo nawet przełom lat 60. 70. Potem tu nie jeździłam długo lat. W połowie lat 90. byłam z moim kolegą, który był prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i był wielbicielem zamków na Śląsku, zamków i rezydencji pałaców śląskich. Myśmy się tu badali przez wejście i on robił zdjęcia tego pałacu i wtedy już wyglądał bardzo nieciekawie. I tak przez lata coraz większy żal się czuło, że ten pałac, jeden bym powiedziała z tego, może to jest za duże słowa, może nie, z tego imperium pałacowo-rezydencyjnego, które na Śląsku mamy, rzeczywiście tak się ku upadkowi chyli. I teraz, chociaż może wszystkim z Państwa, którzy widzą różne tablice unijne wszędzie po Polsce, wydaje się to oczywiste, że ta Unia wszystko finansuje, to jest naprawdę trudne pewnego rodzaju przedsięwzięcia akurat wygrzebać z tych pieniędzy. Kultura jest dość trudna, pieniędzy na to jest całkiem niewiele, jak się spojrzy na mapę kraju. Projekty są naprawdę wspaniałe, projekty kulturalne w całej Polsce i mam nadzieję, że ten też takim projektem będzie. To są projekty, przy których serce rośnie. One potem rzeczywiście żyją, nie tylko cieszą oko. Ten pałac jeszcze na zewnątrz trochę wymaga, żeby ucieszył oko. W środku już cieszy, dwie kondygnacje cieszą, ale na zewnątrz jeszcze wymaga sporo nakładów, była o tym mowa. Trzeba jeszcze trochę popracować, żeby szczególnie na wieżę taki symbol tego pałacu pieniądze się znalazły. Natomiast ja jestem przekonana, że to, co się tutaj będzie działo, to będzie nie tylko dla tego obszaru, ale i dla całego Śląska. Takie miejsce, o tym chciałam przede wszystkim powiedzieć, gdzie będzie się dzieci przyprowadzać. To musi być miejsce, tak jak pan dyrektor o tym mówił, to myślę sobie, musi być miejsce dla dzieci przede wszystkim, może nie wyłącznie, ale przede wszystkim dla dzieci, ponieważ myśmy z panem ministrem Dobrzychiewiczem tej wichrem przez te dwie sale przelecieli. Epoka Frani, to znaczy od pralki. Wielu z nas to pamięta, no akurat patrząc po twarzach Państwo pamiętają tak jak ja, no, ale już ci, którzy mają 20 lat, nie pamiętają pralek Frania, więc jedna ta ekspozycja, to jest zdradzam trochę. To jest właśnie taka kuchnia śląska z pralką i wszystkimi innymi atrybutami kuchni śląskiej i z radiem wspaniałym, z lampką i z oczkiem. W ogóle ze wszystkim, co pamiętamy z naszego dzieciństwa i z makatkami. Drugi pokój to jest trochę, tak jak powtarzam do panu dyrektorze, ale zachęcam Państwa, żebyście potem tam poszli i zobaczyli. I takie rzeczy, mam nadzieję, przyciągną do tego miejsca ludzi nie tylko stąd, nie tylko z Tarnowskich Gór i okolicy, ale z całego Śląska. My musimy po takich miejscach jednak pielgrzymkować na Śląsku, pokazywać te pałace, bo one są wszystkie niezwykłe. Ja niestety nie zostanę chyba dzisiaj na tej opowieści o tym pałacu. A szkoda, ponieważ to
trochę mi tam przygotowano, nie już samego tego wyrywku. Widać, że historia była niezwykle ciekawa. Ale zachęcam Państwa do tego, żebyście swoje rodziny, pewnie tych, którzy tutaj przyszli, nie muszę zachęcać, przyprowadzali tutaj, bo tylko dlatego i tylko wtedy ten pałac będzie żył. Jeśli ludzie tu nie będą przychodzić, to cokolwiek by dyrekcja nie zrobiła, no to nic z tego nie będzie. No i wszyscy myślmy i starajmy się, jak kto może, żeby jeszcze pieniądze na te brakujące elementy tego pałacu zdobyć. Być może już teraz, być może za rok czy dwa, ale życzę tego Państwu szczególnie. I do następnego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie pana Tomasza Głogowskiego, posła na Sejm RP. Pani minister, panie ministrze, panie starosto. Muszę zaszczyt przeczytać list od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przedtem pozwolą Państwo na jakieś moje dwie krótkie refleksje. Myślałem przed chwilą, że bez kultury pewnie można wyobrazić sobie życie, ale o ileż uboższe byłoby to życie. Dlatego należy podziękować wszystkim, którzy przywracają to miejsce do życia, przywracają tę kulturę. Podziękować poprzedniemu zarządowi powiatu tarnogórskiego za inicjatywę utworzenia instytucji Centrum Kultury Śląskiej. Życzyć obecnemu zarządowi i wszystkim następnym, aby jest tym trudnym wyzwaniem, może szaleńczym sobie poradzili, bo prowadzenie instytucji kultury to nie jest łatwa sprawa, ale mam nadzieję, że uda się zrealizować. Pan minister kultury i dziedzictwa narodowego skierował list na ręce pani wicemarszałek starosty tarnogórskiego oraz pana Stanisława Zająca, dyrektora Centrum Kultury Śląskiej. Króciutki, więc pozwolę sobie Państwu przeczytać. W dniu tak szczególnym jak uroczystość oficjalnego otwarcia Centrum Kultury Śląskiej, region zyskuje dla siebie nową, wspaniałą przestrzeń do realizacji inicjatyw mających na celu budowanie najwyższej jakości życia kulturalnego. Centrum zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu prawdziwych pasjonatów, którzy dostrzegli potrzebę stworzenia warunków do kultywowania tradycji kultury regionalnej, bo przecież sztuka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. W tym historycznym miejscu, jakim jest Pałac w Mękle Śląskim, artyści będą poszukiwać inspiracji do realizacji marzeń twórczych. Jestem przekonany, że wyjątkowa atmosfera otoczenia przyciągnie miłośników sztuki, a przedsięwzięcia artystyczne będą entuzjastycznie przyjmowane przez odbiorców. Realizatorom i organizatorom Centrum Kultury Śląskiej gratuluję inicjatywy i życzę, by wydarzenia te powstałe emanowały daleko poza granice regionu Bogdan Zdrojewski. Wydobywano skarby, takie jak srebro, ołów, żelazo, węgiel. To tu budowano fabryki, kopalnie, huty. To tu powstały piękne zamki, pałace i dwory. Wiele z tego możemy dziś zobaczyć, a dowodem tego jest chociażby ten pałac, który dziś będzie oficjalnie otwarty jako Centrum Kultury Śląskiej. Zapraszam bardzo serdecznie pana Andrzeja Gościniaka, przewodniczącego Sejmiku Śląskiego. Proszę bardzo. Państwo ministrowie, parlamentarzyści, pani starosto, pani wojewodo, wielce szanowni państwo. Przypadł mi w udziale ten niezwykły zaszczyt. Nie tylko mi, nie. Ale jestem tutaj wraz z liczną reprezentacją radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, co nie zdarza się aż tak często. Pozwolę sobie przypomnieć, na miejscu wraz ze mną reprezentują Sejmik Województwa Śląskiego pani radna Agnieszka Luty. Proszę się pokazać. Pani radna Barbara Żuk, pan radny Gustaw Jodlik, a także pan radny Andrzej Sławik. Pozwoliłem sobie na szanownych koleżanki i kolegów zwrócić uwagę, ponieważ nieczęsto się zdarza, by 40-osobowy sejmik reprezentowała aż taka grupa radnych. Przyznam się szczerze także, że i z uwagi na miejsce, z uwagi na historię tego miejsca, o czym pani starosta i pan dyrektor mówili, ale także z uwagi na wielce szanownych gości, panią minister i pana ministra, także pana wojewodę, nie mógł tu nie być przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, stąd, mimo że nie stąd pochodzę, tłumaczę się ze swojej obecności. Miało być krótko, więc krótko.
prosimy o rozłożenie wstęgi, o rozdanie nożyczek. A jeśli Państwo pozwolicie, to chciałabym poprosić Pana Ministra Tomasza Tomczykiewicza, chciałabym poprosić Pana Tomasza Głogowskiego, Pana Wicewojewodę, który był wicestarostą, ale to będziemy nie szkodzić, poradzimy sobie. Bardzo proszę, zapraszam Pana Przewodniczącego Gościniaka i wydaje mi się, że jest obecny, chyba widziałam Pana Józefa Korpaka. Jeżeli jest, Panie Józefie, bardzo proszę. To za Pana kadencji rozpoczęło się to, także nożyczki do miosła, także tak. Albo my się podzielimy.
Dziękuję.